Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam dzisiaj na ulubieńców listopada i przy okazji chciałam Wam pokazać kilka fajnych nowości, które dostałam dzisiaj właśnie w paczce od mojej widzki Ani. Bardzo, bardzo się cieszę, więc jak macie ochotę zobaczyć co dostałam, to zostańcie, bo są naprawdę super rzeczy, pokazywałam na Instagramie, ale tutaj pokażę Wam jeszcze w zbliżeniu. Ale zacznijmy od ulubieńców, których nie jest dużo, ponieważ nie testowałam dużo nowych rzeczy w tym miesiącu. Głównie jest to pielęgnacja i mam jedną rzecz z kolorówki i zacznijmy właśnie od niej. Jest to paletka, ostatnio miałam paletkę i teraz również. Jest to paletka, którą dostałam na urodziny od mojej przyjaciółki. Jest to paletka z Berry M Champagne and Dreams i tu jest bronzer, rozświetlacz i cienie do powiek. I paletka jest przecudowna. Ma takie naturalne kolory, więc coś dla mnie, bo ja raczej tylko w takich kolorach się lubię. Więc tutaj mamy bronzer, który ma bardzo malutkie drobinki, więc ja używam go również do konturowania. Dzisiaj go mam. Tu jest rozświetlacz, który bardzo często używam również jako cienie. Dzisiaj właśnie użyłam tego cienia i tego brązowego. No te wszystkie trzy są bardzo fajne, więc na zmianę używam je jako właśnie tych ciemniejszych na powieki. Mamy również taki fioletowy z drobinkami, który bardzo mi przypomina. Mam taki cień z MACa, tylko trochę jaśniejszy. Więc też jest bardzo ładny, używam go, jeżeli maluję sobie oczy na różowo. Jedyny, którego nie użyłam, to jest biały, ale jakoś jeszcze nie używam. Nie wiem, czy do kresek, jakoś tak planuję, podoba mi się to, widzę u innych i jakoś tak jeszcze nie spróbowałam. Więc to jest jedyny cień, którego w tym momencie nie używam, ale cała paletka jest śliczna, więc też się nadaje wziąć ją ze sobą gdzieś, ponieważ mamy i rozświetlacz, i bronzer, więc jest bardzo, bardzo ładna. I kolejne rzeczy to są rzeczy z The Body Shop i nie jest to filmik sponsorowany przez nich, bo są trzy produkty do pielęgnacji, w których się zakochałam. Nie obraziłam się oczywiście, jakby The Body Shop chciał mnie zasponsorować, bo uwielbiam ich kosmetyki, ale znalazłam super zestaw do twarzy, jestem bardzo z niego zadowolona w tym momencie. Pierwsze to jest pianka do mycia twarzy i tonik. Kupiłam właśnie taki zestaw z aloesem. I to jest, ma być właśnie taka seria łagodząca. Bardzo mi się podoba, ponieważ mimo że lubię takie mocniejsze kosmetyki, nawet Clinique tonik, to jednak to wypalanie, wiecie, oczu tym alkoholem jednak jest czasami denerwujące. Tu mi się podoba właśnie, że on jest bardzo delikatny. Tonik jest jak po prostu woda i ja na przykład lubię przecierać sobie również oczy tonikiem. Więc zdarza się, że nie domyję jakoś makijażu do końca i po umyciu twarzy żelem czy pianką w tym momencie zostają mi jeszcze, wiecie, troszeczkę takie cienie pod oczami, bo niedomyty dokładnie makijaż. To właśnie na koniec lubię bardzo sobie przejechać jeszcze tonikiem zaraz pod oczami, żeby było wszystko bardzo dobrze zmyte, więc on jest po prostu idealny. A pianka sprawdza mi się świetnie, ja bardzo lubię pianki, kiedyś miałam chyba z Nivea to była. I z czego jeszcze na pewno? Bardzo lubię pianki do mycia twarzy, ona jest świetna, delikatna, to jest po prostu takie przecudowne uczucie myć sobie po prostu twarz czymś takim, ona jest odświeżona, rewelacyjny produkt właśnie, jeżeli lubicie bardzo delikatne produkty do twarzy. I ostatnią rzeczą jest peeling, który też jest po prostu rewelacyjny i to jest również The Body Shop, ten z witaminą C, jest dosyć gruboziarnisty, ja jednak preferuję takie peelingi, jednak żebym czuła, że robię ten peeling na twarzy. Pięknie pachnie, ja lubię tą serię, kiedyś miałam mgiełkę, pięknie pachniała. Zastanawiam się właśnie nad kremami z tej serii. Jest bardzo duży, więc jest wydajny, nie trzeba go dużo. Pięknie pachnie, pięknie peelinguje, co można chcieć więcej od peelingu. Nie pamiętam, ile on kosztował, dosyć chyba był drogi, ale to jest duża pojemność, więc on starczy na dosyć długo, więc ja serdecznie mogę polecić tą serię. Po prostu uwielbiam serię, w ogóle wszystkie z The Body Shop i zauważam, że z powrotem wróciłam i ciągle tam zaglądam i patrzę, co mają do nowego. I to wszyscy już moi ulubieńcy, bo ich naprawdę mało w tym miesiącu, ale jakoś nic nie testowałam. Głównie skupiłam się ostatnio na pielęgnacji, a do twarzy używam cały czas tych samych rzeczy, ale chciałabym Wam pokazać szybko tą paczkę, naprawdę chciałabym pochwalić się, po prostu pochwalić się, co cudownego dostałam od bardzo miłej osoby, która bezinteresownie chciała mi wysłać jeden produkt, a
a dostałam kilka fajnych innych. Napisała do mnie Ania na Instagramie, która właśnie ogląda również na YouTubie. Czemu chciała, to mi wyśle to mydełko pani Agafi, ponieważ u niej się nie sprawdziło. A ja kocham to mydełko, wiecie dobrze. Ja nie wiem, jak to się stało, że jak zamawiałam teraz właśnie z Natur Eco, to nie zamówiłam sobie tego mydełka. No ale nieważne, mam takie całe mydełko, teraz ja używam go jako szampon do włosów. Nieraz o nim słyszeliście, jest to mydło miodowe do ciała i włosów. Uwielbiam zapach miodu i ogórków w produktach, więc to się u mnie świetnie sprawdza. I dostałam takie mydełko. Następnie coś, co jak od razu wysłałam w ogóle zdjęcie mojej siostrze. Ja zawsze wszystkie nowości, zanim stawię na Instagram czy na YouTube'a, to moja siostra wszystko widzi. I ostrzegła mnie, że w lutym przyjeżdża i to może mi zniknąć, więc muszę sobie schować. Bo dostałam paletkę z The Balm i to są te trzy siostry: Mary Lou, Cindy Lou, Betty Lou. I to jest rozświetlacz, róż i bronzer, które są przepiękne. Ten rozświetlacz troszeczkę się skruszył, tutaj był cały poprany, chociaż to było bardzo, bardzo dobrze zapakowane. Ale one są tak wielkie, że na pewno wystarczą mi na bardzo długo. Są przepiękne kolory, bardzo się cieszę, że będę mogła w końcu wypróbować te produkty. Bardzo lubię The Balm, mam paletkę jedną z The Balm i jest cudowna, więc strasznie się z tego cieszę. Następnie dostałam cienie z Revolution, nie miałam jeszcze ich cieni. Kolor jak najbardziej mój, przepiękny, brązowo taki złoty, więc jak najbardziej będę używać na co dzień po prostu do takiego makijażu. Na co dzień, uwielbiam takie kolory i on jest w kolorze So Good To Me, dokładnie. Następnie dostałam te mini perfumy, znaczy woda toaletowa to w sumie, z Yves Rocher, ta kokosowa. Miałam pełną wersję, też mam taką miniaturkę w tym boksiku. Wszystkie już zużyłam, ale bardzo, bardzo je lubiłam i cieszę się, że staną znowu na mojej toaletce. To mam teraz takie właśnie miniaturki fajne, więc ta się idealnie komponuje. Następnie dostałam treatment mask z Beauty Protector. Miałam kiedyś coś w tej chwili, nie pamiętam co, ale pamiętam, że chyba w Birchbox coś z niej było, chyba szampon, odżywka, coś takiego. I tu jest taki jakiś treatment. Różowy jest, więc na pewno będzie dobry, bo jak coś jest różowe, to musi być dobre. Następnie przetłumaczyłam sobie to i chyba wiem, że to jest żel pod prysznic. Nawet Adam wie, że ja lubię te produkty, bo on zawsze otwiera ze mną paczki wszystkie i mówi: o, Balea! Więc to jest sól z Morza Martwego i to jest żel pod prysznic. Mam nadzieję, że się nie mylę, ale tak mi to przetłumaczył, wiecie, wujek Google. I dostałam jeszcze solę do kąpieli i Sany, bardzo, bardzo się cieszę. Jedna to jest lawendowa, podejrzewam, Czas Marzeń z olejkiem lawendowym, ekstraktem z wanilii, a druga to jest moja ulubiona, to jest mandarynka i maślanka. Dawno, dawno nie miałam tych soli, więc będzie niedługo jakiś spa. I jeszcze na koniec dostałam dwie takie saszetki z Perfekty do stóp. Ania ewidentnie ogląda moje filmiki i wie, że mam obsesję na punkcie dbania o stóp. Dawno nie miałam właśnie tych zestawów. Więc no, używam tego, co mam. Taki pomysł w zasadzie mam, pokazałam. Ale nie mam właśnie żadnego serum, nic takiego. I to jest maska serum do stóp. Domowy pedikur, wulkaniczny peeling do stóp. To jest zabieg zmiękczający. Mam dwie takie saszetki, więc też będę sobie niedługo robić. Dziękuję, dziękuję ślicznie, Aniu. Jesteś przekochana. Dziękuję za te wszystkie dobroci. Jestem bardzo szczęśliwa. W ogóle dzisiaj są Mikołajki, 6 grudzień, więc idealny moment, że przyszła taka paczka do mnie, więc ten dzień jest jeszcze fajniejszy. No i tyle, mam nadzieję, że ten filmik uda mi się jeszcze wrócić dzisiaj, może wieczorem, bo jeszcze muszę dzisiaj iść do pracy niestety. Ale dziękuję bardzo, kochani, za oglądanie. Dajcie znać, czy mieliście coś z tych rzeczy, jak się u Was sprawdziła i czy byliście grzeczni, czy przyszedł do Was Mikołaj. Widzimy się już niedługo, pa pa!